taki SX4 S-Cross z silnikiem 129 koni, benzynowym 1.4. Mamy tutaj też miękką hybrydę, która odzyskuje energię podczas hamowania i wykorzystuje ją przy ruszaniu i przy przyspieszaniu samochodu. Dzięki czemu samochód powinien być bardziej ekonomiczny. Prowadzi się to Suzuki bardzo przyjemnie. Świetnie wchodzi w zakręt, zawieszenie bardzo dobrze pracuje. Mamy takie poczucie, że panujemy bardzo dobrze nad samochodem, więc to jest naprawdę super. Tak naprawdę to, co może nam przeszkadzać i co przeszkadza na samym początku, to to, że ten samochód jest dość głośny. Głośny wcale nie przy wysokich prędkościach. Natomiast jeżeli jedziemy dużą prędkością, przy 120 km na godzinę, w ogóle tego nie czujemy. I to jest taki paradoks. Z jednej strony samochód jest dość głośny, z drugiej strony, gdy jedziemy 120 km na godzinę, nie mamy w ogóle takiego poczucia, że aż tyle jedziemy. Przy 140 km na godzinę jest bardzo podobnie. Czyli tak naprawdę nie odczuwamy prędkości tego samochodu. Czyli można powiedzieć, że przy wyższych prędkościach samochód jest bardziej komfortowy niż przy niższych. Ale tak właśnie jest. Co też bardzo istotne, przy tych wyższych prędkościach, czyli przy 140 km na godzinę, samochód nadal jest bardzo stabilny. Układ kierowniczy pracuje bardzo precyzyjnie i mamy wrażenie pełnej kontroli nad samochodem, czyli czujemy się bezpiecznie za kierownicą. Tym silnikiem współpracuje tutaj sześciobiegowa skrzynia manualna, która tak naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Na piątce spokojnie można przyspieszać w trasie. Czasami nawet nie trzeba redukować biegu, po prostu wciskamy pedał gazu i samochód rzeczywiście płynnie przyspiesza. Oczywiście przy bardziej agresywnej jeździe trzeba zredukować, no ale to też nie musi być redukcja do drugiego biegu. Wystarczy po prostu zredukować o jeden stopień niżej i też samochód nam ładnie idzie do przodu, bez żadnego spowolnienia. Następna rzecz jest taka, że biegi bardzo dobrze wchodzą i są intuicyjne, czyli też tutaj nie ma jakiegoś takiego zawahania, czy nie zdarzają się w ogóle pomyłki. Po prostu biegi idą w taki sposób, że bardzo dobrze się korzysta z tej skrzyni. Kolejna rzecz to spalanie. Otóż jest tutaj miękka hybryda, która powinna nam sprawiać, że ten samochód będzie oszczędny. Dość długo mieliśmy dość wysokie spalanie, bo przy tym samochodzie, który nie należy do największych, spalanie wychodziło nam na poziomie 8 litrów. W tej chwili po jeździe tak naprawdę w trasie, już przy większych prędkościach, na tempomacie mamy tutaj spalanie. To jest właśnie też takie mało wygodne. O, 6,7. Takie nam wyszło spalanie po przejechaniu prawie 500 km. Przy okazji od razu pokażę, mówiąc szczerze, nie wiedziałam, że takie rozwiązania jeszcze są w nowoczesnych samochodach. No nie jest to najwygodniejsze. Dużo fajniej by było, gdyby sterowanie komputerem było po prostu na kierownicy. Spalanie wyszło nam 6,7 przy średniej prędkości 50 km na godzinę. Hybrydę, którą tutaj zastosowano, bardzo fajnie działa, ponieważ czujemy, jak to się odbywa. Od razu możemy sobie ustawić, tak naprawdę możemy dla fanu cały czas obserwować, czy jedziemy ekonomicznie, czy nie. Możemy sobie ustawić ekranik, widok, kiedy zużywamy paliwo, a kiedy tak korzystamy z baterii, która nam się ładuje podczas rekuperacji. Działa to w ten sposób, że w momencie, kiedy odpuszczamy gaz, w momencie, kiedy widzimy, że ruch się spowalnia, no to
pierwszym naszym odruchu zdejmujemy nogę z gazu, a dopiero później wciskamy hamulec. No i właśnie w tym momencie, kiedy zdejmujemy nogę z gazu, samochód od razu zaczyna zwalniać, ale robi to płynnie, bez obaw. Powoli zwalnia, a na naszym ekraniku pojawia się wówczas informacja, że akumulatory się ładują. Jest to fajne, ponieważ mamy takie poczucie, że nie tylko zużywamy energię, ale też dostarczamy tej energii podczas jazdy. Też możemy to zaobserwować właśnie podczas przyspieszania, kiedy jednocześnie jest używany silnik spalinowy oraz elektryczny. Wtedy korzystamy z nagromadzonej energii w akumulatorze i widzimy, jak ta energia jest spożytkowana właśnie podczas przyspieszania. Teraz jedziemy z górki i akumulator nam się pięknie ładuje, więc mamy naładowane już 3 kreski. Wracając do zawieszenia, jest naprawdę całkiem niezłe, bo tak jak wspomniałam, podczas szybkiej jazdy samochód prowadzi się bardzo dobrze, mamy pełną kontrolę nad nim i wchodzimy w zakręty w sposób płynny, w ogóle bez żadnego zająknięcia. Natomiast gdy zdarzają się nierówności, to też bardzo ładnie wygłusza te nierówności. Nie ma takiego poczucia takiego tąpnięcia, tylko jest dosyć miękko się zachowuje, gdy wjedziemy w jakiś taki nierówny teren. Także zarówno przy szybkiej jeździe, jak i gdy jedziemy wolniej i pokonujemy nierówności, zawieszenie pracuje bardzo fajnie, bardzo dobrze. Pozycja za kierownicą jest dość wygodna, dzięki temu, że mamy regulację kierownicy w dwóch płaszczyznach, regulacja z wysunięciem kierownicy czy z wpuszczeniem głębiej jest dosyć mała, ale myślę, że wystarczająca, także możemy wysunąć, możemy ją schować, możemy podwyżyć lub obniżyć, w zależności od tego, jak lubimy. Kierownica jest wielofunkcyjna, w związku z tym tutaj sobie obsługujemy spokojnie tempomat, łącznie z adaptacyjnym tempomatem, czyli możemy sobie ustawić również odległościówkę, czyli kiedy samochód zacznie nam dostosowywać prędkość do poprzedzającego samochodu. Z drugiej strony mamy obsługę systemu multimedialnego, czyli tak naprawdę ściszanie, pogłośnianie i zmiany. System, czyli ekran 7-calowy systemu multimedialnego jest pod ręką, jest on dotykowy, można spokojnie z niego korzystać. Jest to dość intuicyjne oprogramowanie, łatwo możemy się tutaj odnaleźć. Nie udało mi się podłączyć telefonu do systemu, mimo że jest tutaj taka opcja. W momencie, kiedy chcę podłączyć, mam Android Samsunga S10+. System nie może się z nim połączyć. Mamy tutaj też kamerę cofania, która pomaga nam w manewrach. I właśnie znajdują się też czujniki z przodu i z tyłu, które informują nas, że zbliżamy się do przeszkody. O, właśnie tak. Po przejechaniu ponad 1400 km jechaliśmy w średnio 51 km na godzinę i samochód w tym czasie spalił 5,9 litra na 100 km. Oczywiście należy tutaj wziąć pod uwagę, że w dużej mierze jechaliśmy lokalnymi drogami, gdzie ograniczenia były do 50 do 70 km na godzinę. Ale również to był teren górzysty, w związku z tym w tym przypadku myślę, że na korzyść zadziałała hybryda, która w takich warunkach pozwala generować oszczędności. Suzuki SX4 S-Cross. Zaglądamy do środka i pierwsze co, bardzo ciekawa rzecz, głębokie kieszenie w drzwiach, w których mieści się 1,5-litrowa butelka. Wprawdzie na ścisk, ale jednak wchodzi
idealnie się mieszcząc. Miejsce za kierownicą jest dość wygodne. Fotel dobrze trzyma. Kierownica jest regulowana, wysuwana. Można ją schować i wysunąć. Wprawdzie to nie jest jakiś strasznie duży zakres, ale jednak wystarczający, żeby wygodnie podróżować. Tutaj mamy wersję Elegance, która również nam daje bezkluczykowe odpalanie silnika, co jest bardzo wygodną funkcją. Mamy tutaj różne systemy, które pomagają nam podczas jazdy. Natomiast to, co jest istotne dla komfortu podróżowania, to jest kierownica, która jest wielofunkcyjna, czyli możemy obsługiwać tempomat łącznie z odległościówką, możemy obsługiwać sobie system multimedialny i też tutaj mamy obsługę telefonu, czyli możemy odbierać i możemy też tym klawiszem pobudzać system do obsługi głosowej. Miejsce za kierownicą jest też wygodne, ponieważ mamy tutaj możliwość oparcia łokcia na podłokietniku. Ponieważ ten podłokietnik jest regulowany, w związku z tym można dostosować go do siebie i do własnych potrzeb. Jak wiadomo, jestem niska i jestem dosyć blisko podsunięta fotelem, a mimo to wygodnie mogę oprzeć sobie rękę na tym podłokietniku. Jest on regulowany, także można w prosty sposób go oddalić i przybliżyć. A przy okazji też możemy zajrzeć od razu, że jest tutaj spory schowek w środku i jest również miejsce do podłączenia kabla USB, które jest tak pomyślane, że mimo tego, że zamkniemy schowek, kabel może wychodzić na zewnątrz. Mamy tutaj system multimedialny, który praktycznie zapewnia nam wszystko, co jest potrzebne, czyli możemy sobie podłączyć za pomocą Bluetootha telefon. Możemy korzystać z muzyki, czyli tutaj mamy radio. Możemy również, mamy tutaj też nawigację w tej wersji fabryczną. I teoretycznie możemy też sobie podłączyć telefon za pomocą kabla USB i korzystać z Android Auto. Niestety mój telefon, mimo że ma aplikację Android Auto, nie chce się połączyć z tym systemem. No i teraz jest kolejna wada, bo jeżeli nie możemy połączyć się z telefonem, systemem multimedialnym, to fajnie by było skorzystać z telefonu w sposób inny. No i kabel taki standardowy nie dosięgnie nam. Czyli jeżeli sobie tutaj założymy telefon na przez sawce sobie umocujemy, no to nie damy rady go cały czas ładować. Druga rzecz jest taka, że też w sumie tutaj nie ma gdzie odłożyć telefonu. Telefon można odłożyć sobie tutaj, czyli jest tak bardziej oddalone od tego miejsca, w którym możemy sobie ładować. No teoretycznie Android Auto powinno działać. No niestety mnie przez 5 dni nie udało się połączyć mojego telefonu z tym systemem. Natomiast podobno bardzo dobrze działa ten system z iPhone'em. No niestety ja nie mam iPhone'a, więc trudno mi jest to zweryfikować. Trochę czasu zajmuje, zanim ten system po odpaleniu silnika zacznie działać, czyli musimy się uzbroić w cierpliwość, jak on, żeby zaczął funkcjonować tak jak potrzeba, co spowoduje, że trochę się denerwujemy jednak, myśląc, że może coś źle robimy, a on po prostu potrzebuje więcej czasu. Ponieważ jest to wersja Elegance, mamy tutaj też podgrzewane fotele, fotel kierowcy i pasażera jest podgrzewany, co na pewno przyda się zimą. Na górze mamy system klimatyzacji, prosty, łatwo można go obsługiwać. Gniazdo 12-woltowe, z którego też można korzystać. Przed pasażerem jest schowek. No i schowek jest dosyć duży. Sporo tu się mieści, także to akurat
jak najbardziej na plus. Gdy wsiadłam do tego auta, to moje wrażenie było takie, że jest to strasznie plastikowo i jakoś tak surowo. Natomiast muszę przyznać, że po przejechaniu tym samochodem, tym 700 km, albo mi się to opatrzyło, albo po prostu doceniłam wygląd tego wnętrza. Teraz już nie mam takiego poczucia. Pierwsze wrażenie było takiej plastikowości i surowości. Teraz mi się wydaje, że jest ok. Mamy tutaj też fajne rozwiązanie. Mamy lusterko. Jest zarówno po stronie pasażera, jak i po stronie kierowcy. Lusterko ze światełkiem, co też jest fajne. I też tu jest sprytne rozwiązanie, że możemy sobie coś tutaj wsadzić za taki klips. Więc mamy pod ręką na przykład kartę kredytową, żeby zapłacić szybko za autostradę, więc to jest super. Tutaj też nigdzie nam się nie plączą, zawsze są pod ręką okulary przeciwsłoneczne. To jest też bardzo fajne, bo nie zajmuje miejsca, okulary zawsze są tam, gdzie powinny być. Wprawdzie często podróżujemy w pojedynkę lub w dwójkę, ale jeżeli mamy rodzinę, to liczy się również komfort tego, jak podróżują pasażerowie z tyłu. W związku z tym zaglądamy do środka. No i tutaj kolejna, moim zdaniem, niespodzianka, bo mamy bardzo głębokie kieszenie, w których też mieszczą się butelki 1,5-litrowe. I to zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Fotel dostosowany do mnie. Ja z tyłu, luz kompletny, naprawdę dużo miejsca. Także jeżeli są dwie takie osoby jak ja, to tu jest po prostu full miejsca. Zobaczymy za fotelem pasażera, który zawsze ma wygodnie. Tego miejsca jest sporo. Mimo tego, że jestem niska, to myślę, że jeżeli ktoś będzie dużo wyższy ode mnie, to nadal będzie tutaj, nie będzie dotykał kolanami pierwszego siedzenia. Nie jest to w tej chwili na maksa odsunięte, ale jest naprawdę sporo odsunięty ten fotel z przodu. Jest dużo miejsca. Jest tutaj też taka skromna, ale zawsze kieszonka. No i to, co jest też fajne w tych fotelach, to to, że one są tak trochę lekko wyprofilowane, czyli jakby pogłębione jest to miejsce na kolana. Nad głową pasażerowie z tyłu też mają sporo miejsca. Tutaj nie ma się poczucia klaustrofobicznego, nie ma się poczucia, że się uderzy o sufit. Myślę, że nawet jeżeli się jest dużo wyższym ode mnie, to nadal się tutaj spokojnie mieścimy. Jest naprawdę sporo miejsca. Jest fajnie. Jak na środku wygląda sytuacja? Myślę, że ktoś taki jak ja i dwóch trochę tęższych osobników dałoby radę. Nie wiem, jak daleka mogłaby być ta podróż, ale myślę, że 200-300 km z taka trójka dałaby radę. Jest tu jeszcze sporo miejsca. Jeżeli chcemy poprawić sobie komfort podróżowania, to tutaj też jest fajna opcja. Otóż w tym Suzuki możemy regulować sobie również oparcie w tylnym rzędzie. Może być bardziej pionowo lub bardziej pod kątem. Oczywiście wtedy trochę, jeżeli kładziemy trochę bardziej to siedzenie, troszkę sobie zmniejszamy bagażnik, ale to nie są jakieś duże różnice. Wszystko jest kwestią gustu. Niektórzy wolą podróżować bardziej w takiej prostej pozycji, niektórzy wolą bardziej położoną. Natomiast tutaj jest po prostu wybór, więc to jest fajne. Oczywiście w środkowym oparciu mamy też rozkładany podłokietnik, gdzie się mieszczą dwa kubki. Mamy tutaj też pas dla środkowego pasażera, który jest wysuwany z dachu. I tutaj musimy sobie podłączyć w jednym punkcie. I potem przesuwamy sobie drugi punkt i tutaj składamy. Czyli jest to takie rozwiązanie. A potem jak składamy to z powrotem, mamy tu specjalną kieszonkę, więc nic nam się nie plącze. A tutaj sobie rozpinamy. O, i zapinamy i z powrotem wsuwamy. No to zaglądamy
do bagażnika. Otwiera się prosto. Bagażnik ma 430 litrów. Mamy tutaj takie sprytne rozwiązanie, czyli podwójną podłogę z klapą. Z taką klapką, która też jest podłogą kolejnej warstwy. I super jest to, że można sobie to w ten sposób ustawić i samo się to utrzymuje. Czyli możemy sobie w ten sposób pozostawić, poukładać sobie małe, drobne rzeczy, które, żeby nam się nie pogniotły, nie poprzesuwały w bagażniku, po czym po prostu sobie to odłożyć. I mamy całą powierzchnię znowu do dyspozycji. Kolejne sprytne rozwiązania to są po bokach takie dosyć głębokie kieszenie, w które też można włożyć rzeczy, żeby nam się po całym bagażniku nie przewalały, nie przewracały, żeby po prostu dojechały w całości tak jak jest. Mamy tu też taką opcję, że jeżeli na przykład potrzebujemy wykorzystać to miejsce, to możemy też wyjąć to i wtedy mamy dużo szerszą powierzchnię do zagospodarowania. To samo można zrobić i w tym miejscu. Więc jakoś nie mogę tego zrobić, bo to się przesuwa i po prostu się wyjmuje. I wtedy możemy coś długiego przewozić w poprzek i tak naprawdę pod podłogą. No oczywiście niżej mamy jeszcze miejsce na koło zapasowe i cały zestaw do jego wymiany. Gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, czyli jeszcze niżej też jest miejsce wykorzystane. I takie trzy poziomy w bagażniku do wykorzystania. Jeżeli to jest dla nas za mało, możemy sobie jeszcze oczywiście położyć fotele w drugim rzędzie. Czy oparcie możemy położyć. Nie uzyskujemy płaskiej podłogi. Jest to naprawdę płaska, jeżeli chodzi o półkę. Natomiast gdybyśmy wyjęli, to byłby schodek. No ale czasami potrzebujemy więcej miejsca. Objętość przestrzeni ładunkowej zwiększa się do 875 litrów. Natomiast maksymalnie, czyli za drugim rzędem siedzeń, to będzie ponad 1200 litrów. Mamy tu też z tyłu gniazdo zapalniczki, także można na przykład podłączyć sobie na drogę lodówkę turystyczną. Po drugiej stronie mamy również haczyk, gdzie można na przykład zahaczyć sobie torbę. Też dzięki temu nam się nie będzie przesuwać, a tu jeszcze mamy takie płyty do mocowania, o które też możemy pozahaczać różne rzeczy i dzięki temu jeszcze lepiej je unieruchomimy. Także jest tutaj naprawdę dużo możliwości, które sprawiają, że to, co przewozimy, dowieziemy w takim stanie, w jakim zapakowaliśmy. Bardzo duży plus. No, bez popchnięcia nie da się. Ale powiedzmy, nie jest źle.